Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 16 werset. Nie było innej drogi ani innej osoby. Dlaczego umieramy? Ty i ja umieramy, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Określił to sprawiedliwy Boży wyrok śmierci i sądu, o czym możemy przeczytać w liście do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset, 6 rozdział, 23 werset i Hebrajczyków, 9:27. Śmierć nie miała prawa dotyczyć Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus zstąpił z nieba, o czym czytamy w Ewangelii Jana 6:41. Został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się z Marii Dziewicy, o czym czytamy w Mateusza 1:8. Nie miał grzesznej natury jak my i nigdy nie zgrzeszył, o czym informuje nas pierwszy list Jana, 3 rozdział, 5 werset oraz pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset. Dlatego śmierć nie miała do niego praw. Pozwolił, aby niegodziwcy ukrzyżowali go na Golgocie, o czym mówi nam Ewangelia Jana, 6 rozdział, 38 werset oraz 10 rozdział, 17-18 wersetu z 10 rozdziału Ewangelii Jana. Pan Jezus, gdyby chciał zejść z krzyża, nic nie mogłoby go powstrzymać, ani gwoździe, ani potęga Imperium Rzymskiego. To miłość do Twojej cennej, nieśmiertelnej duszy sprowadziła Pana Jezusa Chrystusa z nieba, zabrała go na ten haniebny krzyż i trzymała go tam aż do zakończenia dzieła odkupienia. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 30 werset. Nie było innej drogi, ani innej osoby, przez którą wszechmogący Bóg mógłby cię wybawić od sprawiedliwej kary za twoje grzechy. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 12 werset i w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 9, 10 werset, mamy to udokumentowane. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem w jednej błogosławionej osobie. Jako odwieczny Syn Boży znał święte i sprawiedliwe wymagania Boże, które zostały naruszone przez nasze grzechy. Jako doskonały człowiek, dusza i duch i ciało człowiecze, czyli doskonały człowiek, miał kwalifikacje, aby zapłacić za wszystkie grzechy człowieka, ducha, duszy i ciała. Bóg zaaprobował potężne dzieło Chrystusa na krzyżu i potwierdził to przez zbudzenie go z martwych i posadzenie po swojej prawicy w niebie, o czym mamy zaświadczone w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 30 werset. Chrystus Jezus jest tam teraz, żywy, kochający człowiek z bliznami na rękach i stopach, które otrzymał, gdy umarł za nasze grzechy. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 27 werset. On patrzy z nieba na ciebie i zna myśli i motywy twojego serca. Wie, co myślisz o swoich grzechach i o nim. On chce być twoim zbawicielem. Jezus umarł za twoje grzechy. Musisz zdać sobie sprawę, że twoje liczne grzechy spowodowały jego śmierć. I tylko jeden grzech wystarczy, by zamknąć cię na zawsze w wiecznych płomieniach jeziora z ognia i siarki. Możesz otrzymać Boże przebaczenie, po prostu wierząc w Pana Jezusa jako swojego zastępcę, o czym mówi nam list do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Nie jesteś obcy dla Boga, On wie o tobie wszystko. Jeśli odrzucisz Go teraz jako Zbawiciela, w końcu staniesz przed Nim jako twoim sędzią i wtedy będzie już za późno, na zawsze za późno. Przeczytaj Ewangelię Jana, 5 rozdział, 22 werset. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 16 werset.